Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o oprawie wizualnej, oprawie muzycznej i o oprawie liturgicznej pokrótce. Jeśli się nie znamy, ja jestem Rafał Murawski, razem z Filipem chcielibyśmy Wam opowiedzieć, jak zorganizować ślub po Bożemu. Jeśli podoba Wam się ten temat, to zapraszamy do subskrypcji i do oglądania. Okej, cześć Filip. Po pierwsze, chciałbym Cię spytać o kwestie muzyczne. I kiedy już przy nich jesteśmy, to po pierwsze, często się zastanawiamy, czy jest coś takiego jak zbiór pieśni zakazanych. I czy w ogóle są pieśni zakazane, pieśni dozwolone? Jak wygląda ich wybór? Wiesz co, jak próbowałem znaleźć takie informacje dotyczące tych pieśni zakazanych tak wprost i rzeczywiście pojawiają się artykuły z różnych stron. Natomiast wydaje mi się, że coś takiego finalnie nigdy nie powstało, jako taka konkretna lista tych pieśni nie wolno, te pieśni wolno. Mimo tego, że mówią o tym te konkretne miejsca w internecie. Natomiast rzeczywiście były pomysły, tak mi się wydaje, bo to przede wszystkim było widoczne chyba w diecezji tarnowskiej, tam jest synod, trwa on cały czas, więc to nie jest skończona praca, może coś się pojawić. Natomiast wydaje mi się, że to wynika wprost z tego, że na ślubach pojawiało się dużo pieśni świeckich, czyli takich, które w ogóle nie są związane z pieśniami kościelnymi w żaden sposób, w ogóle nie mówią o w ten sposób, nie pozwalają przeżywać bardziej tej religijnej formy. Natomiast przeglądałem sobie taką instrukcję dotyczącą muzyki właśnie sakralnej. Pierwsza taka instrukcja jest chyba z lat 70., bodajże 79. rok, natomiast w 2017 pojawiła się nowa. No i tam mamy informację o tym, żeby w trakcie mszy nie pojawiały się właśnie pieśni świeckie, czy muzyka filmowa, czy coś takiego, nie? Żeby to jednak odwoływało się do tej naszej religijności w jakiś sposób. Czyli na dobrą sprawę nie istnieje jakiś oficjalny, tak to nazwijmy, zbiór pieśni, które się nie mogą pojawić lub powinny pojawić, natomiast, czy nie mogą lub mogą, natomiast powinny się pojawiać dane pieśni, tak? Czyli pieśni w tym wypadku pewnie po prostu religijne. Tylko co to znaczy? W sensie, co to są te pieśni, które się mogą pojawiać, które powinny się pojawiać? To są pieśni, które tak naprawdę my możemy sobie wyszukać i one wprost, mam na myśli tutaj wyszukać oczywiście, nie? Te pieśni ślubne, jak sobie wpiszemy, no to znajdziemy różne różnorakie, ale wśród nich na pewno znajdziemy takie, które odwołują się do w jakiś sposób do naszej wiary. Mam tutaj na myśli to, że to są pieśni, które pojawiają się zwykle w kościele, to nie są jakieś tylko na śluby przeznaczone pieśni. I wydaje mi się, że trudno jest mi powiedzieć, jak rozróżnić, no bo to tak wydaje się dosyć oczywiste, kiedy odwołujemy się do Boga w tych pieśniach w jakiś sposób, a kiedy nie, bo jest to tylko popularna muzyka. To jest dyskusja różnica. Jest tym bardziej jakby aktualna, że pojawiają się na przykład zespoły katolickie, chrześcijańskie, które grają już w takim stylu, nazwijmy to bardziej popularnym, czasem nawet rockowym. Czasem ten styl nawet już wchodzi na przykład w ciężki rock, w metal. Na przykład załóżmy taka Lux Torpeda, która chcąc nie chcąc już ma cięższe brzmienia. Tak. No i oni tworzą treści chcąc nie chcąc skorelowane, tak, z wiarą. Natomiast czy one się powinny pojawiać w kościele? Tu być może tylko chodzi o twoje zdanie, bo być Wydaje może mi się, po prostu że się nie powinny, bo to chodzi o to, że mówimy tutaj o mszy, jakby rozmawiamy o mszy, no bo w samym kościele pewnie mogłyby się pojawić, nie w trakcie mszy, dlatego że no, pieśń ma nam wzmacniać to, co się dzieje teraz, czyli nasze przeżywanie mszy, nasze przeżywanie tej chwili. Pieśń jakby jest jedną z form modlitwy. Więc ta rockowa nie bardzo pasuje do mszy jako mszy. Okej, czyli ty byś szedł w klasyk, raczej sprawdzone rozwiązania. Tak, i ta instrukcja z 2017 nawet mówi nam o tym, że to są instrumenty tam wymienione, jakby, które nie powinny się znaleźć na mszy, właśnie gitara elektryczna.
jest jednym z takich instrumentów, chociaż ja się spotykałem, że scholki miały lekką gitarę elektryczną, nawet perkusja tam była, co akurat mnie troszeczkę zdziwiło, bo ona czasem nam rytm wyznacza w pieśniach tych scholkowych. Natomiast no chodzi o to, żeby właśnie ta taka muzyka rozrywkowa i sama rozrywka nie przeszła nam w mszę, no bo to są dwa różne aspekty, dwa różne wydarzenia. Jasne. Tutaj może też dla Was informacja, możemy Wam podrzucić, przynajmniej ja taki znam, pewnie Ty też, Filip, śpiewnik franciszkański. On ma mnóstwo pieśni, ja nie wiem, chyba on ma 700 stron, to jest PDF, więc raczej każdy znajdzie coś dla siebie, także podrzucimy Wam po prostu link w opisie filmu. Co nie oznacza, że oczywiście są tam wszystkie pieśni, ale na pewno raczej będziecie mieli duży wybór. Myślę, że tą instrukcję też, bo to jest tylko kilka stron i tak naprawdę istotne są, można sobie wyszukać jakichś istotnych informacji, bo większość odnosi się też ogólnie do muzyki sakralnej, która akurat tu nie będzie nas, sama treść ich aż tak interesować, tej instrukcji. No to jeśli już mniej więcej wiemy, no bo to jest kwestia bardzo delikatna, tak? Jak wybierać w takim razie te pieśni. I pewnie i tak dobrze byłoby też spytać po prostu kapłana, znając życie, czy jest okej, czy nie. To czy masz jakieś sugestie dotyczące w ogóle wyboru oprawy mszy świętej? No bo w sumie za oprawę na mszy już teoretycznie już mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, no ale mogą być odpowiedzialne różne osoby, czasem nawet grupy osób. No i czy masz po prostu jakieś sugestie, z jakiej puli wybierać, jakie są opcje, jak wybierać? Znaczy, no jeżeli zdecydujemy się, no właśnie, tu na kogo się zdecydujemy, kto będzie nam tą oprawę muzyczną zapewniał, no bo jeżeli to będzie organista, no to trzeba by się po prostu z nim porozmawiać, co jest w stanie zagrać, co jest w stanie zaśpiewać. Jeżeli to jest schola, no to znowu to samo, trzeba im jakby dać znać, co byśmy chcieli być może, bo mamy jakieś wybrane piosenki i my też takie mieliśmy i się okazało, że jakby nie będą w stanie zagrać, bo po prostu linia melodyczna jest zbyt trudna, a nie zdążą się nauczyć w miesiąc ładnie zaśpiewać, a powiedzieli, że nie zrobią tego, jeżeli to nie będzie jakby dobrze zrobione, nie? Więc oni zaproponowali wtedy jakieś swoje pieśni, troszkę inne, co dla nas było w porządku, no bo to, co znają, zagrają dobrze i w sposób dobry. Natomiast, no właśnie, tu bym się zastanowił, na jaką muzykę się decydujemy, bo to nie musi być organista ani schola, może to być jakaś muzyka przygrywana, tak? Czasem się zdarza, że to jest tylko jakiś jeden instrument, który przygrywa. No i to, co potrafi ta osoba, jest chyba pierwszym krokiem i skonfrontowanie z tego, czego my oczekujemy. No bo to myślę, że to jest taki pierwszy krok. Drugi krok, który warto zrobić, to no ustalić też właśnie z proboszczem, jak to wygląda z jego strony, czy on się zgadza na to, żeby to nie tylko był organista, ale ktoś inny, bo może, mówiliśmy o tym, może być pewien, w cudzysłowie, monopol na to, że ten organista, który tam gra, on po prostu jest odpowiedzialny za chór jako miejsce. I on musi podjąć decyzję o tym, czy ktoś będzie mógł z tego miejsca grać, czy w ogóle ktoś inny będzie grał w kościele, no bo no są jakby pewne odpowiedzialności za obsługę i za jakość tej obsługi spoczywają nam na organiście, na proboszczu. Czyli podsumowując, najpierw musimy wybrać oczywiście, kto będzie odpowiedzialny za oprawę muzyczną, później z tą osobą przedyskutować, co dokładnie zagrają, i później jeszcze skonsultować to z proboszczem. Dobrze rozumiem najlepiej, te trzy punkty? Najlepiej by tak było zrobić, tak. Te trzy punkty są chyba najistotniejsze. Spotykam się z naprawdę wszelakimi różnymi chórami, nawet z takimi naprawdę już liczącymi kilkadziesiąt osób. I ja mam tutaj jeszcze jedną sugestię dotyczącą tego, żeby ten chór i ta oprawa muzyczna nie stała się tylko i wyłącznie oprawą muzyczną. Najlepiej, żeby to jednak było takie wsparcie modlitwy, takie jest przynajmniej moje zdanie. Czyli jakby nie wybierajcie chóru tylko i wyłącznie ze względu na to, że po prostu jest ładny, jest szał, żeby to robiło wrażenie na znajomych.
bo też się spotkałem z takim systemem wybierania zespołu muzycznego na ślub. Tylko właśnie jakby podejść do sprawy od strony modlitwy, nie? Żeby było się po prostu czym karmić. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Być może Filip masz odmienne. Okej. Czyli tutaj jesteśmy zgodni. No, jak zazwyczaj zresztą. No, wydaje mi się, że na przykład takie czasem te klasyczne rozwiązania, czyli organista albo schola, są takie, że też nasi goście, którzy są w trakcie tego ślubu, też znają te pieśni. Jeżeli chcemy im ułatwić, no to warto byłoby też na przykład, nie wiem, może wydrukować taki śpiewnik. Mam na myśli tylko te pieśni, które pojawią się na mszy. I tak ostatnio byłem na takim ślubie, w którym były właśnie wydrukowane 4 czy 5 pieśni na jednej kartce A4, jedna kartka dla 2 osób i można sobie poradzić. Natomiast może też się zdarzyć tak, że mamy wyświetlacz, już chyba w większości kościołów są jakieś wyświetlacze albo rzutniki. No i jeżeli to obsługuje ktoś z tej parafii, no to na ogół ma dostęp i wtedy spokojnie wyświetli. Tak u nas było, że były wyświetlone teksty, pieśni. Pieśni były znane wszystkim, więc też inni mogą śpiewać. No, jak goście śpiewają, to przeżywanie też jest troszeczkę inne niż jak tylko organista będzie śpiewał i grał. Nie, no tak, zdecydowanie tutaj się z tą zgodzę i wydaje mi się, że to bardzo trafna uwaga, żeby wierni też w ogóle mogli się zaangażować w oprawę muzyczną. No bo wszyscy jak będą śpiewać, no to pewnie będzie to jednak... No to jest dla wszystkich, tak? To jest właśnie ta kwestia modlitwy. Tak, kto się modli, śpiewa, kto śpiewa, modli się 2 razy, kto fałszuje 3 razy, tak? Czy coś w tym stylu. Tak. Dobra, okej. Jeśli chodzi o oprawę muzyczną, to mówiłeś w takim razie też, co zrobić, żeby goście mogli śpiewać razem z nami, to właściwie zamknijmy sobie na tym etapie temat oprawy muzycznej, chyba że wy będziecie mieć jakieś pytania, to zadajcie je nam w komentarzach. Dodałbym jeszcze jedną rzecz, że tak, bo żeby mieć świadomość, gdzie te pieśni możemy umieścić. No bo to jest jakaś pieśń na wejście, czyli przed rozpoczęciem mszy. Dobra, jeden. Następna pieśń, która będzie, może się pojawić od nas, to jest na przyniesienie darów. Okej. Okay. Potem jest pieśń na komunię, na uwielbienie tuż po komunii i ostatnia na wyjście. Dobra, oczywiście jeśli na przykład komunia trwa odpowiednio dłużej, no to tam się zmieszczą 2 pieśni, choć przy ślubie to raczej musiałby być naprawdę duży ślub. Na uwielbienie często jest tą drugą. Mamy w takim razie 5 pieśni plus części stałe, nad którymi też można pracować, jeśli na przykład chcecie, bo części stałe, czyli te pieśni, które się pojawiają na każdej mszy, Baranku Boży, Święty, 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 czasem chwała, no może niekoniecznie akurat na ślubach, no ale pojawiają się różne takie pieśni, które po prostu muszą być, takie must have. I one mają, nie mają jeszcze, po prostu nie mają ustalonej linii melodycznej, więc też można z nimi dużo, że tak powiem, zrobić. Także macie zarówno te 5 pieśni do wyboru, jak i te dodatkowe jeszcze, obowiązkowe, tak? Części stałe, nad którymi też możecie trochę pracować, jeśli chodzi o linie melodyczne. No dobra, czy to wszystko w takim razie? Teraz już chyba tak. Dobra. W takim razie, zamykając temat oprawy muzycznej, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, w komentarzach o nie prosimy, żeby ewentualnie w przyszłości na nie odpowiedzieć, lub zapraszamy do nas na grupę na Facebooku, to po prostu tam spytajcie i będziemy, że tak powiem, dyskutować już na Facebooku. Natomiast mamy też kwestię oprawy wizualnej. I co do oprawy wizualnej, tak naprawdę pierwsze pytanie jest takie, co właściwie nam wolno, ukośnik, co jest właściwe, jeśli chodzi o umieszczenie w kościele, nie? Żeby po prostu nie przedobrzyć, żeby nie przesadzić. Wydaje mi się, że przede wszystkim kwiaty, bo one są wystrojem kościoła dosyć stałym i zawsze są jakieś kwiaty w kościele. I śluby są dobrą okazją do tego, żeby odświeżyć to. I często te kwiaty zostają tydzień, jeżeli są w stanie się utrzymać. Pamiętam, że mieliśmy 9 listopada ślub i dobraliśmy takie czerwone, mocno bordowe kolory i było troszkę jaśniejszych kwiatów, w związku z tym już na 11 listopada one zostały w kościele.
Więc 11 listopada ten jakby, no wiążąc to z Świętem Niepodległości, no to się formowało w całości i parafia mogła sobie to zostawić. I często parafie zostawiają właśnie na tydzień czy do kolejnej mszy ślubnej wystrój kwiatów. Na ogół te kwiaty są ustawiane przy tabernakulum i przed ołtarzem. To są takie dwa główne miejsca, czasem też są jakieś ołtarze boczne z kaplicami ważnymi dla tej parafii, więc tam też na przykład ten wystrój się zmienia. I to są, to jest taka podstawa, którą myślę, że śmiało można zmienić i z nią trochę zaeksperymentować i nie powinno stać się w tym nic złego. Dodatkowo możemy też postawić świecę. Myślę, że przy wejściu do kościoła, w sensie mam na myśli tuż za kruchtą, czyli jakby koniec kościoła, chwilę po wejściu, tam byśmy mogli ustawić jakieś świece czy wazony ze świecami, świeczniki, które ładnie by wyglądały na wejściu. Pamiętając oczywiście o bezpieczeństwie, no bo żeby ktoś tego nie przewrócił. No tak, lepiej byłoby się nie spalić na przykład kościoła. Bezpiecznie pewnie też byłoby przyozdobić ławki jakąś drobną szarfą, czymś takim. Okej, okay, to mi jeszcze przychodzi do głowy dywan na przykład, albo jakaś taka... Dywan na ogół ma parafia. A, okay. Parafie dysponują takim dywanem i po prostu to już, znaczy tak mi się wydaje, parafia, z której pochodzę, tak miała i parafia, w której byliśmy ślub, też mieliśmy ustalone, że parafia dywan rozłoży na całości. Mhm. Tam chyba nawet były dwa różne do wyboru. Tak, no bo w zależności pewnie od okresu można by sobie wybrać różny. No ale kwiaty my już zapewnialiśmy i tak naprawdę nie chcieliśmy ingerować jakoś bardziej w wystrój kościoła, no bo on też ma jakiś swój już zamknięty wystrój. No rozumiem, żeby po prostu też nie tworzyć kościoła od nowa, tak od zera. Dokładnie tak. No dobra, no, a mógłbyś... Nie przedstawiałbym nic, nic bym nie przedstawiał, nie? Jakby mam na myśli świecę na przykład na ołtarzu. No bo to już liturgiczna służba ołtarza dba sobie o to, żeby tam na ołtarzu wszystko było ok. Przy tabernakulum nic bym nie przestawiał, oprócz tego, że to miejsce kwiatów może być troszeczkę zmienione, ale nie te stałe miejsca kościoła. Czy dobrze rozumiem, że w takim razie ewentualnie poza kwestią kwiatów, to właściwie do prezbiterium po prostu nie wchodźmy, nie ingerujmy w to, nie próbujmy czegokolwiek zmieniać, a na ołtarzu w ogóle nic. Mhm. To też takie dosyć istotne. Okej, okay, bo jest jeszcze taka kwestia, która mnie na przykład bardzo ciekawi. Czy ty, Filip, miałeś dekoratora, czy zrobiłeś to wszystko samemu? Znaczy samemu, w sensie swoimi jakby siłami, środkami znajomymi? Wiesz co, my mieliśmy kwiaciarkę gdzieś z okolic miejscowości właśnie, gdzie braliśmy ślub. No chodziło też o to, żeby ona nie miała daleko, żebyśmy my w razie czego mogli zareagować na kwiaty. No i te kwiaty jakby dla Panny Młodej, dla Świadkowej, Butonierki i wystrój kościoła był jednolity. Te kwiaty były spójne ze sobą. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie każda kwiaciarka w każdym kościele zrobi wystrój. Dlatego, że może coś jej nie pasować, może mieć daleko, no a jednak musi przyjechać przed mszą, no bo tego nie można zrobić 3 dni wcześniej, tylko najlepiej w ten sam dzień, żeby ten wystrój był zrobiony. Na ogół ta kwiaciarka musi też, czy dekoratorka, czy dekorator, no bo różne są formy, musi się dogadać w kościele, co będzie mogła zmienić, co będzie mógł zmienić. Na ogół będzie to osoba odpowiadająca za to, kościelny, tak mi się wydaje, no bo kościelny jest też osobą, z którą my się często kontaktujemy. Czyli na dobrą sprawę to nie jest tak, że my sobie wchodzimy do kościoła i robimy co chcemy, tylko ktoś to musi klepnąć. Tak, tak. Na ogół to jest proboszcz albo kościelny, no bo często kościelny jest już odpowiedzialny za to, jak to wszystko w kościele wygląda. On na przykład też za dywan jest odpowiedzialny, jeżeli parafia go ma. No bo rozmawialiśmy o różnych funkcjach, ale ten kościelny też jest istotny i na ogół z nim będziemy dogadywać większość takich rzeczy niezwiązanych z samą mszą, mam na myśli tutaj jej celebrację i przeżywanie, ale z tą otoczką fizyczną, to będzie kościelny za to odpowiedzialny. No i na ogół z kościelnym musi taka dekoratorka się dogadać, jak to wszystko będzie wyglądało, w jaki sposób
i co może zmienić. No wydaje mi się, że to jest jakiś taki istotny krok. No myślę też, że kontakt z taką osobą, mam na myśli dekoratorkę, kwiaciarkę, która odpowie nam, czy i opowie nam, co i jak zmienia na ogół, na wystroju. No i ona będzie musiała jeszcze się dowiedzieć, czy może coś takiego zmieniać. Myślę, że tutaj dosyć istotne jest to, że możemy też troszeczkę zmieniać sam wystrój krzeseł. Nie mówię o ławkach, no bo mamy różne warianty. My mieliśmy wariant, w którym siedzieliśmy sami i za nami nikogo nie było, a świadkowie siedzieli w pierwszych rzędach ławek obok nas. Ale zdarzają się też takie msze, na których świadkowie siedzą z tyłu, jacyś kolejni druhny i drużbowie w następnych rzędach. Są takie. A ty mówisz tak naprawdę o tym, że przynajmniej ja się najczęściej spotykam z tym, że okej, są dodatkowe krzesła na przykład dla świadków, natomiast dla młodych jest nie dość, że są krzesła, które są okryte jakimiś białymi pokrowcami, to jeszcze do tego mamy klęczniki. Tak, tak, klęczniki też mamy. Ale to na ogół tylko już dla młodych. Nikt więcej no tak, tak. Nie ma. Tak, tak. Zgadza się. No i one też oczywiście mogą być w pewien sposób przystrojone. Czy jakimś drobnym kwiatem, czy właśnie jakimś pokrowcem. I to też może mieć parafia, a może mieć taka dekoratorka. I zwróciłbym też uwagę na jeszcze jedną kwestię, że mogą być takie parafie, które nie zgadzają się na innych dekoratorów czy kwiaciarki, oprócz tych, które oni mają i oni zlecają im jakiś wystrój. No bo chodzi o to, że parafia po prostu dba o jednolity wystrój przez cały rok na przykład i może być tak, że po prostu będziemy musieli, dostaniemy kontakt albo od parafii, albo z samą parafią, czyli z księdzem proboszczem, czy kimś, kto się nami zajmuje, omówić i zapłacić za taki wystrój i udekorowanie kościoła. Dobra, czy coś jeszcze w związku z tym, co się dzieje wewnątrz kościoła, jeśli chodzi o oprawę wizualną? Zastanawiam się, ale chyba ja nie mam już takich dodatkowych uwag. No oczywiście będzie to zależało też od parafii, bo mogą być takie kościoły, które mają dodatkowe miejsca istotne dla tej parafii. Właśnie dodatkowe ołtarze, figurki, które są tam ważne. W parafii, gdzie my braliśmy ślub, są sztandary kalwaryjskie, więc ale nic z nimi nie zmienialiśmy. One same w sobie zawsze są wystrojem pewnym kościoła, są zabierane na pielgrzymki ewentualnie, natomiast my ich nie ruszaliśmy. Nie chcieliśmy zmieniać nic w takim wnętrzu. Okej, dobra, to przejdziemy sobie do tego, co na zewnątrz. I tutaj tylko krótko tak naprawdę o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o wyrzucenie ryżu, konfetti, kwiatów, tego wszystkiego, o czym zdarzyło nam się już chwilę wspomnieć w poprzednich odcinkach, ale na co jeszcze raz, gdybyś mógł pokrótce, tylko pokrótce zwrócić uwagę? Przede wszystkim nie rzucałbym ryżem, dlatego że, no właśnie, to jest jakiś pokarm. Tak jak nie rzucamy się pieczywem w Polsce, tak, nie powinniśmy też się rzucać ryżem, no bo dla krajów wschodnich, dalekiej Azji, no to jest codzienny pokarm, codzienny chleb, więc wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Obrzucanie pieniędzmi też się zdarza. Też nie wiem, czy to jest aż taki ważny element, żeby musiał się znaleźć. Natomiast jeżeli chcemy czegoś użyć, to najlepiej chyba byłoby skorzystać z płatków kwiatów suszonych, dlatego że to jest naturalne dla środowiska, rozłoży się w ciągu dnia, w ciągu dwóch dni, trzech, w zależności od tego, gdzie to się rozwieje, czy to trochę zostanie zadeptane, więc jest to bezpieczne dla środowiska. Na przykład konfetti, gdzie plastikowe płatki lecą, no to już nie jest zbyt przyjemne, to trzeba potem posprzątać, ktoś musi to zrobić, jak wieje wiatr, to już się tego nie posprząta, tylko zaśmiecimy. No i kolejna sprawa, to raczej dogadujemy z kościelnym niż z samym proboszczem, no bo często on już odpowiada za to, żeby potem posprzątać takie rzeczy. Chyba że sami to posprzątamy i będziemy mieli kogoś, kto będzie tego pilnował, no to można próbować, ale oczywiście za zgodą gospodarza miejsca.
mamy zamknięty ten temat, przechodzimy krótko, bo to też omówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, do oprawy, ale oprawy liturgicznej. I jeśli chodzi o oprawę liturgiczną, to bardziej chciałbym, żebyśmy sobie wymienili funkcję, no bo jeśli już ktoś, że tak powiem, bardziej chce wejść w oprawę liturgiczną, to myślę, że i tak powinien porozmawiać już, że tak powiem, z jakimś liturgistą albo z ceremoniarzem, albo po prostu ze znajomym ze służby liturgicznej, żeby to po prostu już doprecyzować wszystko na miejscu. Ale mamy kilka tych funkcji i gdybyśmy mogli sobie po prostu przez nie przelecieć, ja sobie to będę, że tak powiem, na palcach ręki liczył. Co mamy? W ogóle co się może pojawić? No przede wszystkim najpierw pytanie brzmi, na ile my chcemy i ile chcemy osób, bo może być tak, że nie wiem, parafia nie ma tej liturgicznej służby zbyt szerokiej, więc wtedy jest często tylko kościelny. Jeżeli wiemy, że są ministranci i chcemy, żeby byli, no to wypadałoby dać znać tym ministrantom, żeby przyszli, chyba że mamy znajomych. No to już troszeczkę nam rozwiązuje sprawę, no bo oni na ogół się pojawią już na naszym ślubie i mogą uczestniczyć, no ale też wypadałoby z nimi porozmawiać, że chcielibyśmy, no bo nie zawsze oni chcą wchodzić na miejscu komuś w drogę. Mam na myśli ministrantów tych z lokalnego miejsca. No i co możemy mieć? No przede wszystkim do tej podstawowej służby ołtarza, no to przyniesienie darów czy rozłożenie kielicha to są na ogół dwie osoby, żeby to zawsze dobrze wyglądało i żeby mogli sobie pomóc w razie czego. Myślę, że jeżeli mówimy już od samego początku, żebyśmy szli, no to mamy procesję. Jeżeli chcemy uroczystą, no to dwóch akolitów i krzyż, czyli trzy osoby. Tak. Jeżeli... Teoretycznie mamy dodatkowo w takim razie już trzy, ale tak naprawdę te dwie osoby i któreś z tych trzech osób są w stanie wypełniać tak. Te funkcje współzależnie. Tak, akolici już tylko... później na ogół nie będą potrzebni, więc mogliby robić coś innego, ale jeżeli na przykład wprowadzimy do tego jeszcze kadzidło i wtedy potrzebujemy oprócz kogoś, kto trzyma kadzielnicę, kogoś, kto trzyma łódkę, czyli zbiorniczek na kadzidło, no to te dwie osoby zawsze muszą podchodzić do księdza i zawsze we dwie, no bo pojedynkę trochę ciężko by było jednak już coś takiego zrobić. I to są takie osoby, które też nie mogą wziąć praktycznie żadnych innych funkcji, ewentualnie któreś z czytań, ale tak na dobrą sprawę, w sensie pierwsze czytanie, na dobrą sprawę one nie są, jakby ta dwójka zawsze operuje tym samym, czyli kadzidłem i łódką, więc te osoby nie są w stanie robić. No bo musimy wziąć pod uwagę, że jak one się pojawią, to już nie jest tylko na początku mszy, ale i przy Ewangelii, i potem przy darach, i potem przy okadzeniu ludzi i okadzeniu ołtarza, więc tak. w tych miejscach oni się będą pojawiać. I na ogół wtedy dzieje się też coś innego, więc rzeczywiście, tak jak mówiłeś, oni tylko to. A po okadzeniu ludzi i ołtarza jeszcze pojawiają się na, może nie tyle okadzenie, no ale w sumie tak, okadzenie, podczas modlitwy eucharystycznej. Tak. Okej, okay, mamy w takim razie na ten moment według mnie tam 7 osób, z czego tak naprawdę to jest liczba tam maksymalna, tak? Ją można, przynajmniej tymi 5 można operować, na przykład zmienić do 3, tak? Da radę. Czyli nadal mamy tam minimum 5 osób przy takiej już szerszej liturgii. No i do tego dochodzą po prostu jeszcze osoby, które będą czytały, psalmista, bo to często też robili na przykład służba liturgiczna, no ale to mogą zrobić na przykład po prostu wierni w kościele, także jakby nie musicie tutaj liczyć dodatkowych osób do służby liturgicznej. Wydaje mi się, że można też, jeśli ktoś chce zrobić to z taką pompą i tak po prostu fest, dołożyć jeszcze ministranta, lektora, który niesie ze sobą ewangeliarz. Ewangeliarz, czyli ta księga, w której znajdują się Ewangelie. I polega to na tym, że kapłan z ołtarza zabiera ewangeliarz i nie czyta z lekcjonarza, który jest na ambonie, tylko właśnie w taki uroczysty sposób przenosi ewangeliarz na Ewangelię na ambonę, stamtąd też czyta z ewangeliarza, później ten ewangeliarz z powrotem ląduje na ołtarzu. Więc jeśli ktoś z was jakby chciałby zrobić to w taki uroczysty sposób, no to też jest taka możliwość. Czy coś jeszcze? Zwróciłbym uwagę na jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to jest
mówiliśmy o osobach, które czytają, ale mogą się pojawić też komentarze w konkretnych miejscach mszy przed liturgiami różnymi, tak? Przed liturgią słowa, przed liturgią eucharystyczną, bo one się pojawiają przed, pomiędzy jakby fragmentami mszy. Więc to mogłaby być jeszcze jedna osoba. I dziś, tak troszeczkę patrząc na realia, jakie mamy, nie wiem, jak będzie w przyszłości i jak będą nasze obostrzenia się zmieniać, ale liturgiczna służba ołtarza nie liczy się do limitu. W związku z tym parę osób moglibyśmy tam wprowadzić, tych czytających, i zastanowić się, czy to jest liturgiczna służba ołtarza. Jeżeli to są nasi znajomi, no to może wtedy warto, o ile są ministrantami, no bo jak nie są, to będzie im tam dziwnie i nie powinni też się tam znajdować, nie? No ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę przy realiach, jakie są. To samo tyczy się zespołu, więc jeśli na przykład zespół składa się głównie z waszych po prostu znajomych i chcecie to zorganizować, całą tą oprawę muzyczną po prostu dzięki waszym najbliższym, no to te osoby też nie liczą się do limitu. Acz zakładam, że to jest kwestia czasu, kiedy to zejdzie na ten film pewnie, czy ten podcast na Spotify będzie jeszcze długo, mam nadzieję, aktualny, więc tymi limitami też pamiętajcie, że to jest nagrywane w 2021 roku. Okej, okay, Filip, czy mamy coś do dodania jeszcze, jeśli chodzi o oprawę? O zarówno oprawę muzyczną, wizualną, jak i liturgiczną. Wydaje mi się, że nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy dotyczącej wizualnej oprawy, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że dekoratorka czy kwiaciarka może to coś zrobić, ale zapytałeś, czy ja robiłem to sam, czy właśnie korzystałem ze usługi. Ja korzystałem ze usługi, ale moi znajomi robili to samemu. Jak to wygląda w takim razie wtedy? To dla niego, dla tych znajomych było tyle łatwe, że to też był ministrant, więc miał wejście do kościoła i robił tam na tyle, na ile mógł zmieniać, to sobie coś mógł zmieniać, nie? Ale wtedy po prostu porozmawiać trzeba z kościelnym, z proboszczem ewentualnie, jeżeli jest tak łatwiej, bo czasem przy jednym kontakcie możemy to zrobić. No i zapytać się, co możemy zmienić, no i w zasadzie samemu wtedy można przyjść wcześniej i zrobić wystrój, myślę, że wtedy dzień wcześniej by trzeba przyjść, przygotować sobie wszystkie rzeczy. No i warto pomyśleć, żeby któraś z osób w kościele, która jest na naszym ślubie, była odpowiedzialna za to, żeby wcześniej przed mszą się pojawić, na przykład rozstawić jakieś świece, troszkę dodekorować to, co wiemy, że nie może być wcześniej zrobione, no i po mszy, żeby posprzątała to wszystko. To ja mam w takim razie jeszcze jedną kwestię, która chyba będzie szczególnie istotna dla ciebie, chociaż dla mnie w sumie też, jako harcerz. A propos oprawy muzycznej, czy na końcu może i czy u ciebie się pojawiła modlitwa harcerska? Jeśli mamy tutaj harcerzy wierzących, to być może będzie to dla nich jakaś taka ciekawa informacja, jak to rozwiązać. Tak, u nas się pojawiła msza. U nas się pojawiła modlitwa harcerska. Ale że msza to też dobrze. No tak, tak, no można bez mszy przecież. U nas się pojawiła modlitwa harcerska, rzeczywiście na po mszy, po rozesłaniu, a przed pieśnią na wyjście. My daliśmy znać księdzu proboszczowi, że będzie taka sytuacja, daliśmy znać z holi, żeby zaczekała, no i poprosiliśmy jednego ze znajomych harcerzy, żeby rozpoczął, zawołał do modlitwy harcerskiej. Jasne. Z racji tego, że całkiem sporo harcerzy mieliśmy na mszy, no to wydawało się to nam istotne i dla nas, i dla tych osób, które są. No i wydaje mi się, że to wyszło dobrze, to też zapada w pamięć, że miało coś takiego miejsce. Okej, okay, od nas to już wszystko i jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszamy was na grupę na Facebooku, żeby je zadać, żeby się tą wątpliwością, tym pytaniem podzielić, żebyśmy też byli w stanie na nie odpowiedzieć. A jeśli nie znamy na nie odpowiedzi, to żebyśmy znaleźli osoby, które są w stanie na nie odpowiedzieć i wam pomóc. No bo też grupa na Facebooku właśnie po to jest, żebyście mogli się podzielić inspiracją, pytaniem, wątpliwością, wiedzą. I dzięki temu zorganizować swój ślub po Bożemu. Po drugie, zapraszamy was do subskrybowania kanału, no bo jeśli chcecie po prostu zobaczyć kolejne odcinki, chcecie dostać powiadomienie, no to ta subskrypcja będzie jak najbardziej pożądana.
Po trzecie, zapraszamy do lajkowania filmu, no bo to jest dla nas tak naprawdę informacja, czy wam się to podoba, czy idziemy w dobrą stronę, czy wręcz przeciwnie. No te odcinki chcąc nie chcąc są też mocno przegadane i chcielibyśmy po prostu zobaczyć, czy wam to odpowiada, czy też jakby oczekujecie takiego bardziej skondensowanego materiału, czy właśnie takiego trochę słuchowiska. Po czwarte, i moim zdaniem dla mnie przynajmniej nieważniejsze, dla Filipa być może też, nieważne, czy jesteś słuchaczem na Spotify, czy też widzem na YouTube, chcielibyśmy, żebyście się zastanowili i najlepiej podzielili tym, co wynieśliście najciekawszego z tej inicjatywy, ze ślubu po Bożemu. Bo po prostu jesteśmy ciekawi, co było dla was największym zaskoczeniem, co dla was było też najważniejszą wiedzą, którą zdobyliście. Okej, okay, od nas to już wszystko, chyba że ty, Filip, się jeszcze chcesz czymś podzielić. Dzięki. Okej, okay. Dobrze, w takim razie się żegnamy. Cześć.